Witam was tutaj, cześć i czem zosz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Stiskana z PlayStation 4 Mass Transit, Green Cities, Patek Life, Industries, Campus, no i Sunset Harbor. Dobrze, jak widzicie tutaj jakieś są fale, ciekawe czego. Nie wiem, ja tam nic jeszcze w dzisiejszym odcinku nie robiłem zbytnio. Mamy dzisiaj cele dzisiejszego odcinka, krótkie i ogólnie nam pozostały 3-4 odcinki. To może to opowiem po kolei, póki jesteśmy w tym trybie. W dzisiejszym odcinku mamy dwie ostatnie części miasta do dokończenia, zdobienia, bo tam jeszcze nic nie ma. I może jeszcze jedno miejsce, gdzie jak wystarczy czasu, to też tam się zajmę. W kolejnym odcinku zajmiemy się dokończaniem wszystkich parków, robieniem drzewek w wszystkich różnych miejscach, gdzie by to było ustawiać, tego typu rzeczy. I zwalczaniem różnych problemów w mieście, też jakie mogą się narodzić w naszym mieście. Ale to już takie... Z tymi problemami najwyżej możesz przyciągnąć do kolejnego odcinka. Przy tym to kolejnym będziemy się zajmować już czymś zupełnie innym, a mianowicie zajmiemy się przygotowaniem naszego miasta do katastrof, czyli stawieniem schronów, wszystkich czujników, helikoptery i tego typu rzeczy będą stawiane w naszym mieście. I w kolejnym odcinku, właściwie już na live, będzie mega destrukcja tego miasta wszystkimi katastrofami. Także sądzę, że was to zaciekawiło przynajmniej. Ja jestem naprawdę ciekawy. No bo to miasto już no, ma ponad rok, tak, to wiadomo. Niestety nie dobijemy ani do 90 odcinka, ani do 100. Natomiast widzę, że się szerzy tutaj duża. Tu już jest kolejne podpalenie. A tu akurat helikoptery są dosyć daleko od tego miejsca, więc najlepiej w sensie tak. Najbliższe to gdzieś tu mogą być. I mean here. I one już są w użytku, no właśnie. Z tymi helikopterami to... A tutaj jest kolejna zabawa. Jakieś podpalacze mamy, naprawdę, to już jest jakaś większa akcja. No, mniejsza z moimi podpalaczami. Tutaj jest nasze miejsce numer 1 i to zostaje, jak dla mnie to jest przynajmniej cel numer 1, całkowicie chcę to już budować. Po pierwsze ten zjazd tutaj chcę zmienić. Te torowiska chcę jakoś tak przesunąć, żeby one jechały tutaj wzdłuż torów, w sensie wzdłuż torów. Wzdłuż drogi. Tu chcę zrobić stację na naszej kolei linowej oczywiście, bo to będzie teraz tutaj ważne miejsce. Ponadto prawdopodobnie może nawet stację dla naszej kolei jednoszynowej tutaj zrobię. Teraz się dowiecie co w ogóle czemu. Tutaj będzie to wszystko podobnie wyglądać. Nie przewiduję dodatkowej stacji tutaj tego kolei, ponieważ tutaj byłoby to trudno ją wrzucić. Chyba, że tutaj by mi się udało jakoś, tak? To też jest to... Są rzeczy możliwe i niemożliwe. Zobaczymy, może się uda, może nie uda się. Natomiast tak, to byłoby na pewno ciekawe i ponadto prawdopodobnie też tutaj wrzucimy stację metra, ponieważ linia metra tutaj spokojnie jest, więc nie powinien to być jakiś duży problem. Tramwaj mamy tutaj obok, więc po prostu go trochę dociągniemy, żeby tutaj dojeżdżał. I teraz się zastanawiacie, ale Avizonosz, po co tutaj tej komunikacji? A no, odpowiedź jest prosta. Mamy jeszcze, ale skąd to możemy? To trzeba by nie postawić. Zamek księcia Ćwierkińskiego. Oczywiście wiemy o czego tu chodzi, od ćwierkacza. Tutaj on naprawdę całkiem niezłe tutaj rzeczy daje. Ja oczywiście to przeczytam jak będziemy go stawiać. Nie jest dużych rozmiarów, ale chcę go jakimś bajecznie, w sensie jakiś park dookoła niego, komunikacje, drzewka. I żeby odciąć od tego przemysłu, który tutaj mamy, to jest na pewno po pierwsze. Po drugie tutaj tą dzielnicę przemysłową trochę zmniejszymy, żeby ona się tutaj już kończyła trochę wcześniej. Aby to właśnie dało się tutaj jeszcze dociągnąć ten nasz zamek i żeby on tutaj całkiem nieźle funkcjonował. On na tyle też dużo dobrych rzeczy, że po prostu trzeba go postawić. Park jednorożca, tutaj ten, to byłoby fajnie postawić, czyli krypta Dnia Zagłady. Ale jak może sami wiecie, niestety nie jestem w stanie tego zrobić, bo trzeba skończyć wszystkie scenariusze z Natural Disasters. Drugim miejscem, który w dzisiejszym odcinku się znajdujemy, to nie jest także jedno. To będzie wypoziomowanie tego terenu, albo chociaż trochę go, żeby dało się tam coś budować. Zrobienie tutaj specjalnej dzielnicy, prawdopodobnie handlowej, bo mamy akurat na to popyt. I kiedy to zrobimy, to tutaj sobie zrobimy prawdopodobnie albo z tej, albo i może też z tej, zjazdy drogowe, żeby było połączenie. Tu zrobimy stację kolei jednoszynowej, bo to będzie najlepsze połączenie tutaj. Bo metro jest dalej, ono jedzie, no właśnie, ono jedzie tutaj, jest tutaj nad ziemią to. To trudno byłoby je tutaj dorzucić. Tramwaj, niestety on jedzie tutaj przez tą dzielnicę, więc co najmniej niepraktyczne i awykonalne. Jeśli już coś byłoby tutaj możliwe, to pociągi, ale
Tutaj jest niedaleko ta stacja, więc nie będziemy próbować. No, także tym się zajmiemy i zasilanie tego całego obszaru, czyli dotąd tutaj, żeby to już jakoś lepiej wyglądało, bo nie wiem, czy zauważyliście, tutaj jest po prostu takie puste rejony. A gdyby to było wszystko w drzewkach, to wiecie, jakby to odżyło? Dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Także bez zbędnego przedłużania lecimy z tą częścią. To będzie dla mnie długi timelapse, ja go oczywiście wam przycinam, ponieważ cały czas nie mam zielonego pojęcia, jak ja właściwie chcę poprzekładać te pociągi, bo jeżeli chcę tutaj wrzucić tą stację kolejową, to muszę wymyślić nową trasę do tego pociągu, bo trochę by jechał tu na okrągło. Ale zobaczmy. Po krótkiej chwili, a właściwie może nawet i dłuższej, no dla was pewnie krótkiej, mamy też bardzo taki piękny węzeł, oto i tutaj. Mamy pociągi, tak jak chciałem, mamy kolej jednoszynową tutaj połączoną bezpośrednio obok pociągów. Tramwaje z dwoma przystankami, jeden tutaj taki piękny, ładny z kładkami. Metro tutaj jest ładnie przesunięte i druga stacja jest tutaj postawiona, w zupełnie innych miejscach. I kolej linowa z przystankiem, którego tutaj wcześniej nie było tak samo, ta kolej jednoszynowa tutaj nie miała żadnej też stacji. I wyjazd autostradowy, tutaj trochę to zostało zmienione, teraz tu jest taki jeden wielki, dzięki czemu jest wjazd tu i wjazd tu. I tutaj zjazd z tej autostrady też został zmieniony, nie ma wiaduktów takich wysokich, tylko jest tutaj wjazd od dołu, się wjeżdża w tunel i tutaj się to po prostu wszystko ładnie pod ziemią łączy w jedną togę i się tutaj wyjeżdża. Więc tutaj mniej więcej to już zostało poukładane. Jak widzicie, są tutaj miejsca na nasz brama boczna parku, to dlatego, ponieważ tutaj mamy park. On będzie w tym całym rejonem i pod tym węzłem drogowym, w sensie pod tymi autostradami. Tutaj są dwa wejścia, tutaj jest jeden, tu jest jedna od tego miejsca, bo to stwierdziłem, że jest dobra lokalizacja. I tak samo tutaj, natomiast teraz z wami się połączyłem, oczywiście nie bez powodu. Tutaj też jeżdżą autobusy, tak, ale to jest... Tak, te w ogóle autobusy, coś jest ich trochę dużo. Tak, przydużo. No ma, mniejsza z tym, że jest ich przydużo. Mieliśmy tutaj postawić nasz monument. Więc proszę bardzo, zamek księcia Ćwierkińskiego. No i co on nam daje? No to hałas 100. No to raczej nam się nie podoba. Dużo kosztuje, bo prawie 2 miliony. Chyba to jest najdroższy z tych budynków. Czekajcie, to kosztuje milion. 1 500 000, 800, 650, 800. Tak, to jest najdroższy monument. Rozrywka plus 100. W każdym liczącym się mieście powinien stać średniowieczny zamek, zamek księcia Ćwierkińskiego. No wiecie, o co chodzi. Pozwala ci spełnić ten warunek. Żeby był zamek średniowieczny, okej. Okay. Jest naprawdę imponujący, a ponadto ma globalną wartość rozrywkową równą 100 i zwiększa atrakcyjność wszystkich budynków unikatowych o 25%, czyli więcej turystów. To musi być ciekawe. Maksymalna liczba zwiedzających 400, trochę ciągnie wody i elektryczności. No i co tu dużo mówić, przydałoby się go tutaj walnąć. Teraz tak, właśnie widzę, że on jest dosyć dużych rozmiarów. Nie mów mi, że nie wejdzie, nie no, wejdzie. Już się świeciło przez chwilę. On tutaj jest. Tak pod kątem to mi się nie podoba. Wiecie co? Ten park chyba nie będzie aż tak dużych rozmiarów. Tak, teraz ten cały park jest tutaj bezwartościowy w teorii. Ale dobra. Postawimy może w innym miejscu bramę główną, a tutaj po prostu będzie gate boczny. Czy coś takiego. No, stawiamy. O kurczę. On faktycznie jest na skałce i wszyscy się cieszą. Opuszczony budynek. Okej, widzimy falę zadowolenia. Czy ona przejdzie przez całe miasto? Fala zadowolenia przez całe miasto, ale jaja. No tak, bo w sumie to wszędzie wzrasta. Fala zadowolenia. Czy ona jeszcze gdzieś tam dotrze? Nie. No dobra, nie mogę się doczekać. Samolot, okej, kosmiczna winda. To nie to. No dobrze, no to mamy tutaj też bardzo to postawione. Wejście do tego parku... Zaraz gdzieś im wmontuję, tutaj może będzie jakieś boczne czy coś.
to prawdopodobnie te boczne wejście tutaj gdzieś w tym rejonie po prostu zamontuję. Ono będzie takie, żeby było wejście od drugiej strony, gdzie też jest parking, co nie? A nie tylko jedno główne. On jest na skałce jeszcze ustawiony, ja go nigdy wcześniej nie widziałem. Co my tu mamy? W każdym liczącym się mieście powinien stać średniowieczny zamek. Zamek księcia Świętokrzyskiego pozwala ci spełnić ten warunek. Okej, okay, widzimy, że już ktoś do niego jedzie. To mi się bardzo podoba. Natomiast pytanie właśnie, czy faktycznie wszystko wzrosło? No i tak, tu widzimy, że to wzrosło. No nie, są, zobaczcie, są dużo większe te pola fioletowe niż były trochę wcześniej. Wiem, że tego wam nie pokazałem przed chwilą, ale mogę wam gwarantować, że gdyby teraz wyburzył, to byłoby to dużo, dużo mniejsze. I globalnie podobno mieli zwiększyć atrakcyjność. Czekajcie, gdzie jest? Nie, to nie jest ta kategoria atrakcyjność. Wypoczynek, stadiony sportowe. Tego nie widziałem tej zakładki wcześniej. No dobra. Czekajcie, on co zwiększał? Jeszcze raz. Atrakcyjność wszystkich budynków o 25%. No i właśnie w tym problem, że atrakcyjność jest. Tylko to nie pokazuje tej mapy tak. Jest wszystko, że jest niby na wysokie. Ale właśnie, żeby pokazać tę mapę atrakcyjności, czekajcie, trzeba wejść tutaj i tu dopiero pokazuje. O, bo jest w stopniach. No i to ewidentnie nam tutaj ładnie świeci, co oznacza, że trzeba tutaj przyciągnąć nasze autobusy, o te. Jakiś autobusik tu trzeba byłoby puścić. Tu widzę, że jedzie jakiś jeden autobusik. I chyba widzę, że to jest najlepszy właśnie pomysł, żeby go przyciągnąć i żeby on tutaj podjeżdżał, bo tutaj jest autostrada pod ziemią, więc spokojnie on tutaj dojedzie. Cyk. No. I to powinno właśnie, i tutaj to jest właśnie jedna z tych ważnych rzeczy, które powinno się tutaj znajdować. Dobra. Mniejsza z tym, ja zacznę udekodowywać to i później będziemy z tej drugiej części korzystać. No i mamy nasz, proszę bardzo, zamek. Naprawdę całkiem nieźle to wygląda, jak widzicie, jest tutaj multum nasów, pewnie wy nie widzieliście tego wszystkiego. Ale tak, mamy tutaj nawet trochę naszego parku rozrywki, proszę bardzo, tutaj widzimy, się bujają, tu możemy sobie pojeździć, nie ma rollercoastera, bo pewne rzeczy nie mogą być w tym rejonie. Mamy nawet diabelski młyn, tu stwierdzimy, że do tego zamku to będzie idealnie pasować. Zamek, powiem wam, że naprawdę wygląda całkiem nieźle. Z tą koleją inną tutaj, która jeszcze tutaj wjeżdża, stacja metra bardzo się tutaj schowała, ale ona tutaj cały czas jest. Park nasz tutaj jest z różnymi punktami, przechadzkami, się tutaj ciągnie, jak widzicie tutaj on ma dosyć dużo ścieżek i tutaj jest jedna ścieżka, która się ciągnie tutaj po środku pomiędzy tymi glęsami z punktami widokowymi, aby nasi mieszkańcy mogli sobie poglądać na samochody innych naszych mieszkańców, też taka jest możliwość zawsze. Tutaj jeszcze pracuję nad tym, jaką tutaj cenę im dać, ale chyba nie mogę zbytnio nad tym panować. Tutaj jest całkiem nieźle, tutaj tak jak widzicie są nawet altany pod, gdzieś tam pod mostem, wiaduktem. No i tutaj oczywiście wyjścia do naszych węzłów przesiadkowych, tutaj do autobusowego, tutaj do tego. Przy okazji są też przejścia dla pieszych, jak możecie zauważyć, oni też tutaj z tego, akurat tutaj w tym wypadku to nie jest dobry partner, ale wiecie więcej o co chodzi. Tu jest taka jeszcze jedna wieża swobodnego spadania, w takim miejscu bardziej ciekawym. One są strasznie głośne z tego co kojarzę, no ale zawsze, zawsze coś. To jest ciekawe, czy to oni tam mają przejście, ale nie, nie mają, dobra. To dobrze. Tu jest wyjście jedno, tak, i tu na pewno z niego korzystałem. Tak samo tutaj jest nasze główne, które chyba się nie zatrzymuje pod wejściem. To byśmy zmienili, bo akurat wejście takie, to może być dosyć ważne dla tego typu rzeczy. Czekaj, gdzie on tutaj jedzie? Tu ten autobus widzę, że... Aha, tu ma przystanek. Tak, gdybyśmy ten przesunęli tu bliżej tego, to nie będzie jakiś duży problem, chyba. Gdybyśmy ten jeszcze tutaj tu walnęli, o, to będzie jeszcze lepiej. Tak, jeszcze nasze autobusy, oczywiście te na przykład wycieczkowe, to muszę podociągać, bo one w większości wypadkach nie dojeżdżają do naszego tutaj parku, czy też tego typu rzeczy. I będę musiał właśnie wymyśleć, jak w większości wypadków go tutaj dociągnę, bo to jest mimo wszystko w większości wypadków całkiem ciekawy patent. Tu na przykład moglibyśmy zrobić przystanek jeden. O, i się cieszą, bardzo dobrze. Oczywiście tego będzie więcej, ale to jest póki co.
Także to jest to. Ponadto, jak widzicie, zostało zalesione tutaj całe pozostałe obszary. Aż tu dotąd, tu dalej jeszcze nie kręciłem. Dalej zalesiłem wręcz tutaj. Zobaczcie, tutaj teraz wszędzie są lasy, choinki. Tak, choinki stoją zawsze przy autostradach i to zawsze tak było. I tutaj się to tak ładnie łączy. Tutaj jest pełno. I tutaj obok naszego przemysłu też zrobimy, żeby trochę to wyciszyć. Przy okazji też jest trochę ciszej. I tutaj jest niezła ta trasa. Niby w przemyśle, niby dookoła topa, a jednak drzewka. I to całkiem nieźle one tutaj wyglądają. Ponadto tutaj też trochę dociągnęliśmy kawałek do naszej nowej części, ale tutaj już jest tego mniej. Natomiast najwięcej, co się chyba jeszcze wydarzyło, to jest tutaj. Strasznie silnie, że są drzewka, choinki i tak dalej, ale tutaj dalej poleciała moja fantazja. Wymyśliłem całkowicie nowy park. Ludzie z niego korzystają, jak korzystają i... W sensie... No właściwie nikt z niego nie korzysta i ja właśnie to w tym momencie zmienię, on będzie darmowy. Bo niektóre parki też muszą być darmowe. Więc w sumie oni mają nawet nocne wycieczki tutaj w przepisach, ale niech będzie. Jak widzicie, tutaj są wejścia z różnych paru wejść, w sensie stron. Ponadto z tego co kojarzę, tutaj tu jest jedno wejście, które za chwilę podłączę, tak? Bo nie zostało podłączone. Czasu zabrakło. Tu jest jedno ciekawe, które schodzi nawet tutaj na dół i do naszej kolei jednoszynowej. Przykłady to są przejścia różne, też nadziemne. No i tutaj do naszej kolei linowej. Tutaj górą dochodzi do tej znowu części i do naszych sterowców. Ale po środku oczywiście są drzewka i różne miejsca parkowe. Tutaj na przykład jest kemping taki mały zdobiony. No i oczywiście punkty widokowe na nasze wspaniałe autostrady. No bo wiadomo, każdy chciałby porobić sobie zdjęcia. Tutaj można sobie nawet podskakać. Jest jakiś mały plac zabaw. Słynnego plac zabaw ma bardzo... Sekcja wspinaczkowa ma nazwę, ale to jest zabaw. Nie dajcie się zwieść, bo ktoś to źle nazwał. No i oczywiście kafejki w niektórych miejscach też się znajdują. Także naprawdę całkiem nieźle to wygląda, ale oczywiście... Także idąc dalej, zrobimy tutaj już te przejście, żeby nie było, to idziemy do drugiej części, którą w dzisiejszym odcinku chciałem zrobić. Nie wiem, ale odcinek będzie trwać, ja go nagrałem pewnie znowu około tygodnia. To tak, jest to medaion. Ja go zrobię szybko pomiędzy tam, może między jakimiś timelapsami, czyli nasza strefa, może jakiś las jeden, chociaż wątpię. Głównie strefa, żeby tutaj nasi pracownicy mogli sobie po prostu wypoczywać. No i wydajność pracy oczywiście tutaj też wzrasta, ale dzięki temu tutaj jeszcze mały kawałek tego handlu i turystyki tutaj przesunie się, bo on tutaj był. Jego tutaj jeszcze nigdy po prostu nie było, nie miałem okazji go tutaj dodać. No ale to wiadomo, że to się zmieni, to jak widzimy jest, ludzie idą do tego przemysłu, no to nieźle, to bardzo mi się podoba. Ponadto tutaj też jest ten zjazd autostradowy i to wszystko jakiś węzeł, a tą rejon przeniesiemy tutaj w te rejony, bo to według mnie jest chyba najlepsza właśnie do tego typu miejsc lokalizacja. I druga ważniejsza rzecz, jak widzicie, jest pełno tutaj budynków powłączonych, próbuję zrobić tak, żeby śmieci były używane, ale z tego co widzę, w teorii on przetwarza wszystkie odpady na surowce. I w teorii z całego miasta, ale jak widzimy, ewidentnie tak nie jest. Dlatego za chwilę już powłączam wszystkie budynki na nowo, bo tu jest jakiś wielki problem ze śmiećmi, już teraz się zrobi. Natomiast pomijając to, zajmiemy się teraz budową dzielnicy tutaj, ale oczywiście najpierw to szybko zbudujemy. No jak widzicie, mamy tutaj nową zupełnie dzielnicę. Naprawdę nie sądziłem, że aż tak dużo się tam tutaj zrobi. Tutaj trochę się pozmieniało, może widzieliście, nie nam się zresztą. Sądzę, że niestety nie wszystko było nagrane, ale mniejsza z tym. Jak widzicie, tutaj jest ruch wzmożony, natomiast nasze promy zaczęły być w końcu wykorzystywane. Tak, tutaj jest jeszcze mała część dzielnicy mieszkalnej. Stwierdziłem, że czemu by właściwie nie. No i tak, mamy tutaj multum parków, jak widzicie. Tu jest najciekawsze przejazd pod tymi pociągami. Bo wiecie, tutaj one się bardzo często korkują i wolałem nie ryzykować, dlatego tak to wygląda. Nasza droga z parkiem oczywiście to jest. Tu jest bardzo ciekawy zjazd z autostrady. Taki, żeby, bo wiedziałem, że większość i tak ludzi będzie jechać tam. Więc właśnie po to jest tutaj tak bardzo ciekawy węzeł. No i tak, tu mamy nasze śmieci, nasze magazyny. Oczywiście multum miejsca dla naszych mieszkańców, a właściwie robotników do nocowania. No i tak, jak oni mają się tutaj przedostać, nad tym nie będę myśleć. No najszybciej tak właśnie rowerem, z czego ta ścieżka rowerowa to jest jakiś ride-by. Jak się skończy zapisywać, to zobaczycie. Ło kurczę, dużo ludzi się nam tutaj pojawia. Ogólnie bardzo kiepsko z pieniędzmi jest, ale no, wiecie jak to jest. Jak to nikt nie korzysta z tej ścieżki?
Co jest? Przed chwilą to trudno było mi odciągnąć ich od tej ścieżki, a teraz nagle nikt z niej nie korzysta. Może inna godzina czy coś, ale dziwne. To jest, przyznaję, to jest naprawdę dziwne. Przed chwilą to naprawdę nie było. No dobrze, tak korzysta z rowerów. No i jak widzicie, mamy tutaj kolejnową. Czemu tutaj jest kolejnowa? Bo stwierdzimy, że to może być niezłe właśnie miejsce na coś takiego. No i tak, startujemy stąd. No i tutaj dużo ludzi idzie do tego na piechotę. Zazwyczaj, jak widzicie po statystykach, 160 osób tutaj dochodzi, albo wysiada, albo. No zresztą sami wiecie, jak to jest. I dalej nasza kolejnowa jedzie tutaj. Tu zrobią takie ładne przejścia nadziemne. Tutaj też jest parę ścieżek rowerowych. Trochę ścieżki zostały rozbudowane w większości. I tutaj jedzie, leci właściwie nad drogą i tu z stacją, proszę bardzo. I tutaj jest bardzo, ludzie polubili to, stwierdzili, że a, no dobra, niech ci będzie wizynosz. To jest świetny pomysł na przesiadanie się. I teraz, co nagle teraz uświadomiłem, że tutaj, a propos tego przesiadania, oni by też uwielbiali pewnie o coś takiego. Bo dzięki temu będą mogli się wchodzić na dworzec. Odtąd nawet, jeżeli będą chcieli. No dobra, tak czy siak. Nasza kolej tutaj jedzie dalej. Tutaj bo nadal są ścieżki. Się ciągnie tutaj nad naszym recyklingiem. Tutaj dalej, ciągnie, ciągnie. Aż dochodzi tutaj, do stacji końcowej w naszej dzielnicy. Obok tramwaju, bo to był główny cel. No i oczywiście Bielany, czyli nasza dzielnica mieszkalna. Także tak to tutaj to wygląda. Trochę się to pozmieniało, najważniejsze. Tutaj też są ścieżki. Żeby nasi mieszkańcy też mogli trochę pochodzić sobie na piechotę, bo no wiadomo, to było wykorzystywane, ale głównie kiedyś, teraz to już tak nie jest najlepiej. Tutaj też trochę pokręciłem z tymi ścieżkami, bo tutaj dużo ludzi korzystało z nich. No i wspomnę, zobaczmy teraz, czy oni polubili mój... No nie lubią tego. Tu im naprawdę chciałem wymyślić, żeby może tutaj zeszli czy coś, ale nie. Tunel ten to w ogóle jest jakiś... Nie wiem co to jest. Nigdy go nie lubię, żaden samochód nim nigdy nie jedzie. O, zobaczcie, one wszystkie się tutaj zatrzymują chwilę przed i nie, nie, dalej nie wjeżdżamy. To jest jakieś niesamowite miejsce. Natomiast pomijając ten fakt, tutaj jest o tyle ciekawa część, w sensie tej dzielnicy, że jak sobie popatrzymy na te ścieżki, to zobaczcie, jak ona tutaj zakręca. Takim pięknym zawiasem. I to nie jest już możliwe do wybudowania w City Skylines, bo stwierdzili, że nie, to jest zbyt ładnie wygląda, zbyt dużo miejsca, to można zaoszczędzić. Nie, już czegoś takiego nie da się stworzyć. A bardzo szkoda według mnie, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe schodki. Dobra, mniejsza z moim gadaniem. Jak widzicie, przyrost naturalny, on jest strasznie duży. Część tutaj przed chwilą musiałem zniżyć podatki, bo niestety podatki musiałem podnieść ładnie, bo jesteśmy teraz, no widzicie, tutaj niestety jesteśmy na 13%. Nie wiem, jak ja to mogłem zejść. Tu mogę zejść chyba w nocy na 50%, ale to i tak dużo wydaje mi się, że nie da. Mogę się tutaj jeszcze pozastanawiać, tak? Czy coś tutaj możemy poschodzić? W sumie czekajcie, co byśmy tu mogli tak spokojnie zejść? W nocy może zmieniliśmy sobie autobusy. Nie mamy tu żadnych trolejbusów w tym mieście. Chyba już nie będziemy mieli. Więc tutaj nie będę musiał nic kręcić. Tramwaje nie ruszamy ich, bo one są dobrze wykorzystywane. Metro. Metro? No to jak metro, to tramwaje też może trochę ich zjechać. Do 90 guda. Tutaj może być do 80, wręcz może do 75%, dobra? Promy to tak, to wiadomo, że schodzą. Tutaj transport powietrzny, możemy też trochę to ściągnąć do może tych 80, bo wątpię, żeby dużo ludzi korzystało ze sterowców nocą. No to tutaj oczywiście kolej jednoszynowa, to możemy zejść może do 90. Kolej linowa, to na pewno możemy tutaj zejść do o tylu. Taksówki to na pewno nie schodzą. Tak, mniej turystów tym jeździ i oczywiście poczta też byłoby dobrze, żeby mogli nasi listonosze nocą trochę odpoczywać. Ogólnie z tego co widzę, ta poczta działa na pół gwizdka, to może to trochę podnieśmy sobie. Tak samo jak nasza... jak to? Czy coś tutaj jeszcze jest ograniczone? Tu widzę pociągi? Nie, pociągi to dajmy sobie na 100%. A poza tym to autobusy tylko trochę jeszcze schodzą. Aha, czyli autobusy w sumie jeździły bardziej w nocy niż w ciągu dnia. No rzeczywiście bardzo ciekawe. No, ale pomijając te fakty, teraz powinno to nam się chyba dobrze wyrównać. Nie wiem, czy im ściągnąłem, czekajcie, nie, tak. Ściągnąłem im tę trzynastkę, tak. Zobaczymy, czy to mi da, czy to mi nie da. Z akcji, o kurczę, tutaj już 1235 osób korzysta z tego i w ogóle dzięki temu
ten dworzec nasz zachodni, lotnisko, naprawdę jest teraz mega wykorzystywany. Tak samo jak ten tramwaj tutaj, o, zobaczmy. 22 osoby, no na pewno to jest jedno z, dzięki temu więcej ludzi z tego korzysta, no bo wiadomo, to jest po prostu mega teraz ruch. No, już trochę spadło. No i ten dworzec też jest nieźle wykorzystywany. Samego. No, zawsze się zastanawiam, czy ten przemysł leśny zarabia. I widzę, że zarabia. Nie wiem, czy dlatego, że tak dużo budynków w nim poustawiliśmy i że jakiś tam przepis chyba ma. Tak. Ale no, niech będzie, naprawdę. Naprawdę. Dobrze, idziemy do ostatniej części. Wiem, że dzisiejszy odcinek może być długi, chyba że go bardzo ładnie zmontuję, bo ja go nagrywam prawie codziennie. Po godzinę raz dziennie przez już prawie tydzień. Dlatego tak mało odcinków jest teraz na kanale. Natomiast teraz zajmiemy się tą dzielnicą. To jest ostatnia dzielnica i to będzie mieszkaniowa. Mieszkalna. Teraz pomyślimy, jak ją tutaj wybudujemy. No i lecimy, już mamy końcówkę, jak widzicie sobie po prostu już teraz mogę nawet tutaj wam pokazać to. Proszę bardzo, tu wszędzie mieszkańcy będą się budować. No i teraz tak, co oczywiście pierwsze tutaj postawimy, na najważniejszy budynek w grze, czyli pocztę. No i tak, poczta z dobrą lokalizacją, tak żeby ona mogłaby tutaj funkcjonować. Wszystkie strony świata będzie tutaj zlokalizowana, tak trochę z tyłu, ale zawsze. Policja, no tak, policja, wtedy gdybym tutaj jedno postawił, to by ona wystarczyła, no i z tego skorzystamy, bo tam jakoś mi się to nie podoba, a policja na lotnisku przydałaby się. Fire Station widzę, że nie jest w teorii niezbędny, ale w praktyce to ja tutaj bym sobie postawił mimo wszystko naszą wieżyczkę, żeby oni mogli patrolować tutaj okolice, jakby coś, pewnie ona gdzieś tutaj jest też niedaleko, jedna z tych wieżyczek, ale wiecie, jakby coś nigdy nie zaszkodzi. No i tak, z tego co kojarzę, pewnie nikt nie korzysta jeszcze, tak, bo to wszystko czysto przyjeżdża i tak samo tutaj, no bo dopiero zaczęli się właśnie w tym momencie budować. Możemy im tutaj rzucić też jakieś krematorium w sumie, bo w okolicy to zbytnio może być z tym cienko, tak to powiem. Okej, tutaj sobie jedno na końcu drogi postawimy i w tej dzielnicy, którą tu budowaliśmy, też przydałoby się je gdzieś wrzucić. A, tu na końcu drogi, wejdzie. Bo akurat zapomniałem o tym, że krematorium... O kurczę. Chyba naprawdę było tutaj potrzebne, bo aż tak dużej fali już dawno nie widziałem. Po postawieniu krematorium, tak? Tu jak widzimy nasze korki oczywiście się już dalej znowu zaczynają robić. Nie też, żeby to była jakaś nowość, ale no cóż. No ma. Nasza tutaj linia tramwajowa jedna jest tutaj nowa. I druga linia nowa tramwajowa jest tutaj, puściłem ją. Bo tu zobaczyłem, w sensie tak, czemu popuściłem aż dwie linie? Bo zobaczyłem, że tu są jeszcze dwa wolne miejsca. No a niewykorzystane miejsce na to wręcz wróg bym powiedział. A ponieważ tutaj ten węzeł naprawdę mi się bardzo podoba i jestem z niego zadowolony, no to stwierdziłem, że czemu by właściwie z tego nie skorzystać. No i tak, tu widzę, że ta linia jest przepłacona co najmniej. Ale to jeszcze nad liniami w tym mieście będę później pracować, żeby je właśnie tutaj odciążyć i żeby to działało tak, jak powinno działać, czyli po ludzku. No i tak, tu puściłem nową linię. Ona jedzie sobie tutaj przez tą w środku i tutaj dookoła tego rynku. Jak widzimy, ludzie z niej korzystają. No a ta nowa, no to wiadomo, tak, to jeszcze tutaj czeka. Tutaj trochę też się pozmieniało, trochę tutaj tego więcej jest.
No i co tu dużo mówić, na samo zakończenie oczywiście powrzucamy tutaj multum drzewek i kończymy, bo dzisiejszy odcinek jest już, tak jak mówię, długi. Swanego, w teorii to jest bardzo blisko siebie, a jednak daleko. I tutaj nie tworzą się korki, bo myślałem, że będą się tworzyć korki. O, ale jak widzimy, większość czasu to one są potwierane, bo tutaj są tory, które się, wiecie, rozjeżdżają, przejeżdżają i w ogóle, ale jednak można i jest nawet całkiem nieźle. No, tu przejechała i tu też. Tu jest w ogóle, to tam bardzo mi się podoba, bo to obydwa te tory. Ja bardzo lubię patrzeć na tory jednokrągowe. Dobra, mniejsza z tym, lecimy z drzewkami. Jak ktoś patrzy na ten budynek, to się zastanawiam, jak on ciekawy wyglądał w praktyce. Mniejsza z tym, jak widzicie, mamy tutaj nasze wspaniałe lotnisko. No i tak, stwierdziłem, że no cóż, trzeba tutaj jakiś stworzyć park. No i nie stworzyłem jednego, a wręcz dwa parki takie duże. Tu jest jeden ten płatny, tutaj jest też bardzo ładne wejście z punktami widokowymi dla naszych fanów oczywiście lotnictwa. Można sobie porobić zdjęcia, o właśnie poleciał. Więc jakby coś oczywiście zawsze w tego typu rzeczy robię. No jak widzicie, jest tutaj pełno drzewek, to się wszystko już nam pobudowało. Blisko jesteśmy 200 tysięcy, no ale oczywiście zawsze daleko. Widzę, że cały czas tam popyty różnie tam się kręcą. No i tak, oczywiście jest pełno miejsc, gdzie by się przydały parki i tego typu rzeczy. No i to będziemy robić w kolejnym odcinku, gdzie my właśnie będziemy tego typu miejsca wykańczać. No bo tak, natomiast tak jak widzicie, jest tutaj trochę tego parku, tutaj są różne miejscówki. No i tak, zadeknijmy sobie z ciekawości, czy ktoś z tego parku korzysta. Tak, on jest... Zróbmy go darmowego, bo ja nie potrzebuję już naprawdę zarabiać. On dużo nie ciągnie w teorii. Albo za jednego. Symboliczną opłatę możemy wziąć. Bo do niego jest tutaj multum różnych wejść, tak? Jedna jest z tego, co kojarzę. Tu. No, z tego dużo ludzi korzysta. Tak, on jest obok przejścia tutaj też tego głównego, więc prawdopodobnie dlatego nikt z niego nie korzysta. Drugie mamy wejście też tutaj. Nie, to jest przejście dla pieszych. Tu jest drugie wejście, tu jest jeszcze jedno wejście. I tutaj gdzieś jeszcze powinno być jedno wejście. A tego nawet nie podpiąłem. Dobrze, mniejsza z tym, jak widzicie, mamy tutaj jeszcze nasze przejście zrobione. Jakby coś, ktoś może z niego korzystać, to jest przejście na razie podziemne. Oczywiście, tak jak mówiłem, tutaj jeżdżą nasze tramwaje, tutaj przez środek tego tramwaja, tutaj z różnymi zawijasami i tego typu rzeczami. Tutaj ten tramwaj wyjeżdża, tam idzie dalej. No i nie byłbym sobą, gdyby tych drzewek i tak dalej oczywiście nie pociągnął dalej, więc teraz tutaj wszystko już jest zielone. No ale tu się spalony pewnie, tak? Klinikę ktoś spalił. Dalej tutaj się to oczywiście ciągnie, no i tutaj na razie zakończyłem, bo tutaj na razie nie mam pomysłu jeszcze, jak to będzie dalej wyglądać. Mamy nasze stacje i tego typu rzeczy, to się po prostu to się ściąga. No jak widzimy, tutaj te drzewka są. Tutaj, tak jak mówiłem, to jest na przyszłość do zrealizowania. Tu był jeden lekki pożar, o właśnie, w tym rejonie. Natomiast dalej idąc, tutaj też się to wszystko zmieniło, ponieważ ten nasz tramwaj, nie wiem, czy kojarzycie o ten tutaj, on wcześniej tutaj jechał tędy. No i ja stwierdziłem, no nie, już tak nie będzie. No i tak, po pierwsze możemy sobie tutaj dodać przystanek. To jest prywatna trasa tego naszego tramwaju. To teraz tak. Dobra, zechciał i tu będzie taki sam problem. Jak nie lubię, jak coś takiego robi. O, dobra. No i dzięki temu będą tutaj jeszcze mogli wcześniej, bo on tutaj jedzie aż na sam koniec. Samego to ciekawe, że tutaj się faktycznie przesiadają. No ja tak zawsze tak robię, żeby w teorii mogli się tutaj przesiadać, a wiecie, jak to jest. No ma, mniejsza z tym, nasz tramwaj to teraz tutaj jedzie gudą sobie. I tu wjeżdża do jednego nowego parku, który jest w całości darmowy. No i tak, z tego co widzę, ludzie do niego idą. To mi się podoba. Czemu on jest darmowy? Ponieważ nawet gdyby nie był darmowy, można po prostu podnieść do jednego,
To i tak tutaj jest to jedno wejście, które jest po prostu bardzo łatwe do ominięcia, bo to jest na bazie tramwajów. No i tak, na środku tutaj jest o dokładnie przystanek tramwajowy, dzięki czemu ludzie mogą się przesiąść albo gdzieś tu pójść. Więc pewnie ludzie będą chodzić i tutaj się kręcić i w ogóle. Tutaj jest oczywiście parę ścieżek, gdzieś tutaj mogą wychodzić, wchodzić i tak dalej. Dużo tego nie ma, tak? Natomiast ważne jest samo to, że jest. Jest jeden na tylko dwa wejścia. Jedno jest tutaj, bo musiałem tutaj postawić faktycznie jako bramę główną. I drugie jest tutaj, bo to zbyt pięknie wyglądało. To jest nawet brama boczna, no ale no wiecie o co chodzi. I to wszystko jest zazielenione. Ponadto zmieniłem tutaj torowiska, bo jak widzicie, tutaj zawsze były pociągi. A ja teraz tutaj wcisnąłem pośrodku ten metro, natomiast było tutaj z boku, bo to będzie lepiej pasować, nie będzie musiało już tutaj nic nad niczym jechać. Pociąg sobie tu spokojnie wjeżdża, a ten tu podjeżdża, żeby połączyć się z innym torem. I według mnie to jeszcze lepiej wygląda, a teraz jest jeszcze jakaś tutaj odmiana pośrodku. I według mnie z tym płotkiem to naprawdę całkiem ciekawe. Także tak, jak widzicie, tutaj się trochę pozmieniało, no i tutaj też trochę pozmieniałem torowiska, bo teraz tutaj wszystkie tunele ładnie wychodzą jeden po kolei. Tutaj nasze pociągi teraz korzystają z jednego toru więcej. Oczywiście City Skylines jest cały czas nierealistyczne, jak nie było realistyczne. No i wiecie mniej więcej o co chodzi. Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Taki bardziej już tutaj dokończeniowy, gdzie stworzyliśmy sobie tak, tą dzielnicę. To jest pierwsza rzecz, jaką w dzisiejszym odcinku zrobiliśmy. Ponadto zrobiliśmy tutaj tą część miasta, tą nową zupełnie dzielnicę w teorii, która naprawdę nieźle się tutaj wybroniła i w ogóle to bardzo ładnie wygląda według mnie. Oczywiście z jakimś przemysłem i lekką częścią tego. No i najważniejsze, czyli z naszym nowym arcydziełem architektury. Parę parków, jak widzicie, o z tego parku ludzie korzystają. Może nie do końca tak, jakbym chciał, w sensie chciałbym nie zarabiać, ale zawsze coś. Jak widzimy, tutaj jest nasz zamek. Więcej mogłoby ludzi z niego korzystać, ale wiemy, że to nie o to chodzi w tego tylko, że o budynkach. Także jak widzicie, naprawdę się tutaj dużo działo, dużo się pozmieniało w tym mieście i coraz to ono lepiej i jeszcze ładniej wygląda. Ale w kolejnym odcinku my to na max odmienimy, aby to jeszcze bardziej było zazielenione. Jeżeli odcinek się podobał, to jeszcze raz mówię, zostawcie łapkę w górę. No i co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!